Jesteśmy przy przedszkolu Happy Kids. Jest godzina 22 z minutami i jest akcja gaśnicza. Właściwie już po akcji gaśniczej zapaliła się skrzynka elektryczna. Bardzo wiele straży pożarnych, dużo jednostek, elektrycy. Było podejrzenie, że ulatnia się gaz. To jest sprawa niepotwierdzona. Żadnej ewakuacji tutaj nie będzie. Z tego co słyszałem z radiostacji, sytuacja jest opanowana. Jakie były przyczyny tego wydarzenia, tego na ten moment nie wiemy. Wszystko jest podgradzane taśmami, nie można się zbliżać do miejsca, w którym jest ta akcja przeprowadzana przez elektryków i strażaków. Z informacji, które tutaj zebrałem, to akurat nie skrzynka elektryczna się zapaliła, tylko skrzynka gazowa. I jaka jest przyczyna zapalenia tej skrzynki, dalej nie wiemy. No, prawdopodobnie sama się nie zapaliła. Będą pewnie strażacy tutaj ustalać i wszelkie służby, jak to doszło do tego, że ogień się pojawił w tej skrzynce. Tylko zapytałem pracownika Gengazu. Okazuje się, że jednak gaz się ulatnia, nie są to jakieś duże ilości, ale jednak służby będą musiały tutaj mieć jakąś kontrolę nad tym. Przed chwilką było tutaj jeszcze bardzo dużo jednostek straży pożarnej. W tej chwili te jednostki się porozjeżdżały, co oznacza, że zagrożenie nie jest tutaj duże. Zostało tylko kilka wozów strażackich i strażacy czuwają nad tym, co tutaj się dzieje.